Cześć Michał. Cześć Paweł. Skoro mamy zimową aurę, skoro mamy mrozy, i zanim przejdziemy do rozmowy o tym, jak przygotować auto do zimy, skupmy się na czymś bardziej istotnym na pompie ciepła. Dobrze. I zanim tak do tego... zacząłeś, wiesz? Mówię, kurczę, co to będzie dzisiaj? Nie, że to jest coś, co moim zdaniem jest bardzo istotne, zwłaszcza. W samochodach elektrycznych. Z mojego punktu, punktu widzenia, zwłaszcza w tych z mniejszą baterią, ale zanim do tego. Co to jest pompa ciepła, szanowni ekspercie? I jak działa? Pompa ciepła, jak sama nazwa wskazuje, przepompowuje ciepło. To ja wytłumaczę Albo, prościej. Nie, ale Zabiera tak stąd, gdzie jest niepotrzebne, i tak, oddaje tam, i oddaje gdzie oddaje jest, tam, potrzebne. jest potrzebne. I wbrew, wbrew nazwie, pompa ciepła też może chłodzić. Mhm. Czyli po prostu wykorzystuje różnicę temperatur i przerzuca tą, tą, tą temperaturę. Tak jak powiedziałeś, ciepło z jednego Słuchaj, do drugiego. Ja dotarłem do pewnych informacji, e, że średnio dzięki pompie ciepła można zaoszczędzić w granicach od 1 do 2 kWh na 100 km. Tak. Jeżeli to są takie wyniki, to pytanie, czy gra jest warta świeczki? Bo wiesz, nie to, że, żebym strasznym chciał być sceptykiem, czy żebym podawał wątpliwość, zasadność działania pompy ciepła, bo wiem, że jest ok, ale te wartości nie są powalające. Tak. Z drugiej strony, z doświadczenia mogę powiedzieć, że samochód z pompą ciepła, z pompą ciepła zużywa więcej w czasie mrozów energii o jakieś. 10 do 15 a zdarzy... z, pompą ciepła. z pompą ciepła. A zdarzyło mi się, że samochód bez pompy ciepła zużywał więcej tej energii o 30 parę procent. To też oczywiście jest wszystko bardzo subiektywne, bo taki samochód. Yy, elektryczny, trzeba trochę do tego wyjazdu w mrozie y, przygotować. Znaczy nie trzeba, można, można w pewien sposób zaraz, zaradzić na to większe zużycie energii. Kiedyś o tym mówiliśmy, dlaczego auto elektryczne mm -hmm. zimą zużywa więcej energii niż, tak. niż auto spalinowe, y, więcej z, z, zużywa paliwa. Ale pojawiają się też takie opinie, bo są, że w przypadku samochodów z dużą baterią, z dużymi zasięgami, i jeszcze w momencie, kiedy jeździmy wokół tego przysłowiowego komina, większość tras robimy, zwłaszcza w zimie, to pompa ciepła może być zbędną fanaberią, czyli to nie, użytkowo, nie jest... Tak, użytkowo. Użytkowo nie, nie jest, jest nieuzasadniony. Mhm. Czyli wydatek, to, to trzeba sprawdzić, ile kosztuje pompa ciepła w samochodzie jako wyposażenie dodatkowe. Tylko, że w tych dużych samochodach z tą dużą baterią, z tymi dużymi zasięgami, ona zazwyczaj i tak jest. No tak, ale w niektórych markach trzeba dopłacić chyba 4,5 mhm. czy 5 tysięcy. To zależy od modelu. Trzeba, mhm. Musielibyśmy to zweryfikować. Natomiast, no faktycznie, wiesz, fajniej jest mieć ten ubytek, ubytek zasięgu na poziomie 10% niż mhm. na Poziomie 30%. Oczywiście można temu zarazić. Jak ktoś trzyma samochód w garażu, ciepłym garażu, no to. Bo teraz tak. Samochód zużywa więcej energii po to, żeby podgrzać wnętrze do poziomu komfortu. No bo jest. Wsiadasz tak. do samochodu, minus 10 na zewnątrz, pewnie tam minus 7 w samochodzie I albo minus nagrzeje, 10. Zanim się nagrzeje, no to wichura klimatyzacji. Żeby, tak, jeżeli to masz możliwość. Mówimy o tym wielokrotnie. że, tak, że warto, warto takie auto podgrzać jeszcze, jak jest podłączone do ładowarki, żeby ten procent z sieci, więc wtedy wyjedziemy w większym komforcie i z nieuszczuplaną baterią. E i z drugiej strony, wtedy już samochód nie musi doprowadzić temperatury wnętrza do tej, do tej komfortowej, która dla nas jest odpowiednia, ale musi tą temperaturę utrzymać, co, co jest wydatkiem energetycznym dużo mniejszym niż w przypadku e, podgrzania. Tak? Mhm. To jest jedna rzecz. Druga, moim zdaniem no Korzystając z dobrodziejstw technologii, warto mieć tą pompę ciepła. Ale masz rację, że w przypadku małych samochodów to jest jeszcze bardziej konieczne, bo wtedy te zasięgi są mniejsze i ubytek tych 30 czy 20 paru procent może być bolesny. Wiesz, co odniosę się do Twojej jakże ukochanej Skody Steagle? Nieco przez Ciebie zapomnianej, bo mniej nią jeździsz ostatnio. No to faktycznie ona troszkę cierpi zimą. Tak, cierpi, że ją zaniedbujesz, ale zimą, zimą też. Ja miałem okazję ostatnio nią trochę pojeździć w tych warunkach, jakie ma. Mamy. E, I w mojej ocenie. To ty nie dolałeś zimowego płynu do spływki. I, I w mojej ocenie różnica jest w granicach 50 km w stosunku mm -hmm. do lata. Mówię o zasięgu. To jest sporo. Jak na tak małe auto? No i nie oszukujmy się, tam nie jest Bóg w jaki zasięg, no bo tam mamy do czynienia tam 200 z hakiem kilometrów, tak. prawda, to ta 50 Robię robi różnicę, różnicę robi różnicę Więc faktycznie przydałaby się pompa ciepła yy, w takim samochodzie i ta, ta różnica pewnie byłaby na poziomie 20 kilometrów, a nie 50. Te 30 mhm. ekstra to już jest coś, tak. Mhm. Czy uważasz w takim razie, czy warto jest? Rozważamy zakup, nie? Czyli w jakim samochodzie warto dopłacić do tej pompy, a w jakim niekoniecznie? Czy, czy, czy ty jest już na stanowisko, że już jak kupujemy, to idźmy na całość i ewentualnie zrezygnujmy Chciałem powiedzieć z innych opcji, ale to jest coraz mniej opcji do wyboru, bo teraz mamy jedną, dwie wersje i tyle. To jest tak, no, to generalnie, jeżeli, jeżeli planujesz jeździć dużo zimą, to takich, i mieć takich podróży, że... Jedziesz do miasta, zostajesz na dwie godziny, potem jedziesz gdzieś tam, gdzieś tam dalej, niekoniecznie się ładujesz w tym czasie. Moim zdaniem warto zainwestować w pompę ciepła. Jeżeli ten samochód ma być y ma być głównie użytkowany w jakichś takich trasach, które są, y czy w, taki, w takim trybie, który jest, y no może nieprzemyślany, w sensie w sensie jakby y drogi tylko zaplanowane, czyli wyjeżdżasz rano z garażu, jedziesz do pracy i ten samochód stoi potem w garażu, albo nawet nie y y jedziesz tam 40, 50, 60 km i potem wracasz taką samą drogę. To być może ta pompa ciepła będzie, będzie zbędna. Ale nigdy nie wiesz, e, jak się ułoży, jak się ułoży Twoje życie zawodowe mm -hmm. i co będziesz robił za chwilę. Więc jeżeli korzystasz z tego samochodu, to i masz na to budżet, to warto o takiej pompie pomyśleć. Tak, przejść. jeśli masz na to budżet, bądź jeżeli je finansujesz czy to kredytem, czy, czy tak. leasingiem, to już nie, to jest wtórne, bo wtedy ta różnica w racie nie jest naprawdę duża, prawda? A, faktycznie A warto ta... mieć to poczucie bezpieczeństwa, ten komfort psychologiczny. Z drugiej strony wiesz, no warto sobie to wszystko, oczywiście to wszystko wychodzi w praniu, bo się uczymy mm -hmm. tych samochodów elektrycznych, tak? Mm -hmm. I każdy wybierze tą swoją drogę niższego zużycia zimą. Czy to jest podgrzanie faktycznie, czy samochód garażowany, czy podgrzanie go przed wyjazdem, jeszcze jak jest podłączony do ładowarki, czy nawet podgrzanie go na parkingu, nawet jeżeli nie jest podgrzane do ładowarki, ale wracasz i włączysz go sobie, żeby się nagrzało, potem mm -hmm. wsiadasz, już ten samochód jest doprowadzony do porządku i jedziesz, też się może okazać. No dobra. Tam. Chociaż okay. akurat w Skodzie City Go takiej możliwości podgrzania nie mamy. Tak, ale słuchaj, y, powiedziałeś przed chwilą bardzo ważną rzecz, że samochodów elektrycznych wszyscy cały czas się uczymy. Jeżeli to pada z twoich ust, gościa, który da elektromobilności w Polsce, można powiedzieć zjadł zęby i, i, i bez zbędnego koloryzowania, no jesteś pewnie jednym z pionierów tutaj, y, to, to jeżeli mówisz, że cały czas się tego uczymy, to jest bardzo istotne. To teraz powiedz, jak powinniśmy użytkować ten samochód w zimie tak najbardziej optymalnie? To ci powiem, jako, czego ty się to ci powiem jaką, jaką ostatnią głupotę zrobiłem. E, odebraliśmy testo, testowego Nissan mm -hmm. e, i e, wsiadłem do tego samochodu, jest tam minus 10 powiedzmy, no wichura w środku, tak? Czyli tam leci mocno, dmuchawy pracują mocno, zużycie na poziomie 40 kWh na setkę. No okej, okay, musi się nagrzać, tak? No a ta wichura wieje i wieje, wieje i wieje, wieje i wieje. No i dopiero po południu się zorientowałem, że klimatyzacja nie jest ustawiona w trybie automatycznym. Kiedy ją przestawiłem na auto, zużycie spadło do tych dwudziestu kilku, więc jakby wszystko mhm. wróciło do normy. Więc, jakby oczywiście we własnym samochodzie ci się to nie zdarzy. Bo, bo sam panujesz nad klimatyzacją, mm -hmm. w pożyczonym, tak. No i to, czyli to mądre zarządzanie, mądre zarząza, zarządzanie klimatyzacją. Faktycznie warto ten samochód odlodzić, no nagrzać przed wyjazdem. Wniosek mm. numer jeden, z tego płynący, czy jest to, że wpływ, niby banał, ale może warto podkreślać, że wpływ na zużycie mm, baterii a nie tylko styl Energi. jazdy, energii przepraszam. Ale jest po sposób wykorzystania. Tak, ja nie, ja nie, nie mówię, tylko że... styl jazdy. Tylko w zasadzie no, no wszystko, co w tym aucie zarządzanie samochodem, prawda? Tak. No wiesz, ja lubię, jeździć, ja lubię jeździć. samochodem bez bez kurtki, czyli lubię wsiąść do ciepłego samochodu, bo, jednak, ja. bo, bo mhm. jednak uważam, że ta kurtka trochę krępuje. Inaczej inaczej, inaczej tak. pracujesz, masz inaczej ruchy. Kurtka krępuje trochę, mhm. trochę ruchy i masz, masz inną swobodę, Tak, to prawda. Mhm. Dobra, drugi mit, mhm. być może nie mit, ale też w kontekście nauki tej elektromobilności, cały czas się bardzo dużo podkreśla, że jednak te temperatury, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, no wiesz, no powodują te, nie chciałbym powiedzieć ubytki, ale mniejsze zasięgi. Jak je optymalizować? Jak sobie z tym radzić? Tak najsensowniej? No przede wszystkim, wiesz, nie dopuścić do tego, żeby ta klimatyzacja działała w, takiej, w takim trybie, że ona musi nagrzeć cały samochód. Zwłaszcza to jest dotkliwe dla użytkownika w samochodach dużych, mm -hmm. czyli na przykład w wanach elektrycznych. Tak? O mm -hmm. Tam rozmawialiśmy ostatnio, że, że mikrobus trzeba nagrzeć, czy wana czy trzeba mm -hmm. nagrać. No, no i tam jest dużo większa kubatura. Więc to zużywa mnóstwo energii. Są marki, które pokazują, ile idzie na klimatyzację, ile idzie na, na, na jazdę. I jeżeli masz krótkie trasy, to może się okazać, że więcej energii zużyjesz na ogrzenie kabiny niż na dojazd to komputer pokładowy pokazuje. Czyli jeżeli ja powtórzę, jeżeli masz możliwość ładowania się, czy to w domu, czy nawet na stacji publicznej, tak na zełączek i podgrzania samochodu z tego z prądu, oczywiście. I, I to no to to jest bardzo, no to to jest taki tip, który kurczę powinien wybrzmieć naprawdę. No i to tyle, tak? A poza tym, a poza tym, wiesz, poza tym, mimo wszystko, moim zdaniem, jak już przechodzimy mm -hmm. do tych właściwości drogowych, to samochody elektryczne są bezpieczniejsze. Chciałbyś ten rozwinąć wątek? A czy niejednokrotnie o tym mówiliśmy? Pewnie energii, hamowanie. Zamiast no. No Tak. I, i, I powiem coś, czego zwykle, zwykle kierowcy się boją. Tylny napęd w elektrykach zimą mhm. daje radę. A nawet ma przewagi nad przednim napędem. Mówiąc o bezpieczeństwie, wiesz co? Ja Ci powiem najprostszą rzecz, jak to najbardziej obrazowo wytłumaczyć. Moim zdaniem kierowcy już tacy. Heavy userzy y, samochodów elektrycznych pewnie wiedzą o tym doskonale i dla nich to będzie wręcz banalny czy śmieszny, co powiem, ale jeżeli wyprzedzamy samochodem elektrycznym, później w takich warunkach, które mamy dzisiaj, zjeżdżamy na ten swój pas ruchu, to czasami jest tak, że jak w samochodzie z napędem konwencjonalnym, czy odpuścimy gaz, czy przyhamujemy, to ten poślizg jest bardziej możliwy do złapania. W samochodzie elektrycznym odpuszczamy gaz i jedziemy pewniej. Nawet od, o, mówisz odpuszczamy gaz, czyli jakby mhm. dalej ta noga wciska trochę ten pedał gazu, ale z mniejszą siłą niż przy wyprzedzaniu, mhm. czyli dociskamy sobie przednią oś, czyli tą, tą oś skrętną, czyli łapiemy na tych muldach trochę więcej przyczepności, bo docisk jest większy wracamy na swój pas i jedziemy dalej. W sensie jest pewniej, jest naprawdę pewniej, tylko, tylko co? Tylko elektryki zimą? <laughs> nie, to wyjaśno. Ja jestem zwolennikiem chcieć, a, a nie musieć. Jeżeli mm -hmm. ktoś uzna, że dla niego samochody elektryczne, nawet zimą, są, a wielu jest takich kierowców, nawet zimą są, są wystarczająco. Wydajne, a przecież te zasięgi dzisiaj mówimy już o 350, 400 km, nawet zimą, to naprawdę jest ok. Nie w każdym aucie, bo już kończąc dzisiejszy wątek, ostatnio, <coughs> przepraszam, ty mówiłeś o testowaniu ARI, Ja jeździłem z e, Corando, Emotion. Mhm. Nawet e, poświęciłem mu jeden specjalny e, odcinek, gdzie uważam, że auto bardzo fajne, natomiast nieco rozczarowujące, dlatego że e, to jest jakby jedyna rzecz, która mi tam poza aplikacją mobilną nie pasowała. Tam y, zasięg był pokazany na poziomie 330 km, natomiast w tych warunkach, właśnie mówimy o zimie, realnie to tam wychodziło w granicach no, 200, może 200 z hakiem. Stanowczo za mało jak na tego typu auta. Pytanie, jak je przygotować do drogi? Czy podgrzałeś swoje kabinę wcześniej? Nie bo, nie, bo nie miałeś aplikacji. Nie, bo nie rozmawiałem z tobą. No więc właśnie, <śmiech> więc, <śmiech> więc. Nie, ale prawda, pra masz w 100% rację. Pewnie, gdyby była apka, to bym wsiadał już do y, mega ciepłego auta. A tak nie było. Wiesz, no, przy, takich, przy takich jazdach, kiedy, kiedy niespecjalnie martwię się o to, mhm. jak tym samochodem jeżdżę po mieście, no to mój samochód pokazywał latem 450-460 mhm. km zasięgu. To jest taka, taka trochę, trasa mieszana, tak? Mhm. E, dzisiaj pokazuje 420, więc to jest dla mnie, tam gdzie te 10%, Pyt. to jest dla mnie mega satysfakcjonujące. Ale muszę Ci powiedzieć, że na przykładzie właśnie tego Corando i nie za dużej baterii, e, ja trochę e, bawiłem się, właśnie wyłączając całkowicie mm, klimatyzację, włączając, co, tam nie były strasznie duże różnice zasięgowe, ale w granicach 200 km. A te 200 km to czasami jest być albo nie być, wiesz. No tak jest. Cześć, Michał. Cześć, Paweł. A, Michał. Kupony. Dlaczego kupony? Obiecałeś ostatnio, że będą, że będą co tydzień. Nie, nie obiecałem, bo obiecałem, że będzie niespodzianka. A jak byś chciał dać niespodziankę? Niespodzianą. Napiszcie niespodzianka. Pierwszy, kto napisze niespodziankę, dostanie niespodziankę. Nie mówię, że ona będzie szybko, bo musimy ją przygotować, ale do końca roku na pewno zdążymy. Żartowni z ciebie. Takie czasy. Cześć. Cześć.